Czy to się nagrywa? Tak, chyba będę tytułowała te filmiki. Czy to się nagrywa? Bo w czasach, kiedy grozi nam sztuczna inteligencja, większym zagrożeniem jest brak wykorzystywania własnej, póki się ją ma. Na przykład do oglądania dobrze zmontowanych, zmanipulowanych filmów, jak ten z Dalai Lamą, czy film na Arte o przestępstwach seksualnych w buddyzmie tybetańskim na Zachodzie. Žižek, który łączy nie tylko kreski, ale kropki, uznał i słusznie, że cała sprawa z Dalaj Lamą, ta historia z Xi, mój język, to była manipulacja chińska. Kontekst tej historii jest bardzo prosty. Filmik był nakręcony 20, ten słynny filmik, 28 lutego. Wisiał sobie w sieci. W międzyczasie Dalaj Lama koronował przywódcę duchowego Mongolii, co dla Chińczyków było tak, jakby Tybet się wyzwolił, dlatego że Dalaj Lama symbolicznie, ma władzę symboliczną, zaznaczył swoją władzę nad terytorium zależnym od Chin. Jeśli ktoś się interesuje Wschodem Dalekim, było dużo artykułów oczekujących odwetu Chin. I to nastąpiło. Film został zmanipulowany. Chciałam o tym porozmawiać z Adamem Koziełem, który pracuje dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Udzielił o tej historii z Dalaj Lamą bardzo fajnego wywiadu do Newsweeka. To będzie krótka jego wypowiedź w kontekście nie politycznym, tylko kulturowym. Sytuacja, o której mówiłaś z Indii, która szybko ją relacjonując, chłopiec indyjski na spotkaniu publicznym z Dalaj Lamą, kiedy przyszedł czas na zadawanie pytań, podniósł rękę i zapytał, czy może się przytulić do jego świątobliwości. Okazało się, że to była tam jego trzecia interakcja z Dalaj Lamą. I faktycznie się naprzykrzał od rana, co tłumaczy, Mówisz o jakby tym w to. Newsweeku polskim. Mówi Okej. o filmie z Dalaj Tak. Lamą i Dalaj Lama go zaprosił na podium, przytulił się go i przetłumaczył mu na angielski tybetański wierszyk, którym dziadkowie przetłumaczają. Może się to podobać czy nie, ale musimy przynieść do No wiadomości, gotowe. że w Tybecie, może przez to, że nie było bakterii i był inny I klimat, była bieda. to był taki zwyczaj, jakby nie ma w tym, jest najzupełniej naturalnie, nikomu nie dziwi, że dziadkowie dają dziecku cukierki z ust do ust. I jak to dziecko chce Myślałam o biedzie, cukierka, że nie ma czym zawalić, tak jak jak dziecko chce delikatnie. cukierek po raz piąty, to dziadek mówi, czy babcia mówi do niego tak, najpierw po prostu pocałuj mnie w policzek, smok, teraz dotknij czółkiem czółka, teraz noskiem noska, teraz daj buziaka. I mówi tak, składa teatralnie ręce i mówi, dałem ci wszystko, co miałem, jedyne co zostaje, to masz tylko zjeść mój język. I to dokładnie taką rymowankę, to było rejestrowane przez tak jak spotkania z Dalai No Lamą, tak, przez ekipę, od było razu. nagrywane i potem, nie na żywo, potem zostało zawieszone, jakby do tego stopnia nikt nie zauważył w tym odrobinę czegoś, nie wiem, gdyby komuś tam spadły majtki na tej scenie, to zapewne było uznano, że to jest Nawet był wywiad z tym chłopcem i z jego na tyle matką potem. krępujące i zastydzające, że pewnie oszczędzono by nam oglądania tej sytuacji, aczkolwiek mimo tych wszystkich nauk o miłości i współczuciu, nic tak Tybetańczyków nie bawi, jak widok innego mnicha spadającego ze schodów. Adam, ja słyszałam, że to było transmitowane przez tą telewizję taką Nie, to zostało przez tybetańską. nagrane, przez Nagrane, Voice of okej. Tibet i tybetańską rozgłośnię Głosu Ameryki. I ukryte, i ukryte. No to wisiało, to znaczy gdyby to Koniec było lutego. ukryte, to by tego nie było, tak? Wisiało od lutego i wróciło w formie zmontowanego klipu, jak wiemy dzisiaj po analizach ruchu w sieci przez chińskie i rosyjskie boty, jako zmontowany filmik o charakterze jednoznacznym, tylko Paskami na oczach. postać mój język. Ale i tak naprawdę jakby nawet nie to by było w tej sytuacji najbardziej oburzające, tak mi się wydaje, najbardziej wstrząsające było to, że
w momencie, kiedy ten zmontowany klip się pojawił, to indyjska działaczka praw człowieka na Twitterze go udostępniła, pytanie, co to do cholery jest, co to ma znaczyć. Jakby ruszyła lawina udostępniania tego już zmontowanego klipu i natychmiast Biuro Świątobliwości jakby przepraszamy za nieporozumienie. Jakby ale za co przepraszał Dalajlama? No to był dowód, że Dalajlama przepraszał. Przepraszał za to, że czy mu się to podoba, czy nie, czy to było jego intencją, czy nie. Ewidentnie ludzie są wzburzeni. Natomiast to, co jest w tej historii najgorsze, tak naprawdę, z mojej perspektywy, to, że ona przez dwa dni prawie, znaczy i w momencie, kiedy Biuro Dalai Lama opublikowało te przeprosiny, to działaczka indyjska, która od której się zaczęło zamieszanie, powiedziała, okej, rozumiem, nie ma sprawy. Ale i w tym momencie sprawa została podchwycona przez międzynarodowe media i opatrzona tytułem, w którym było imię, było słowo Dalai Lama i była fraza, to suck my tongue, która Dalai Lama przepraszał, że kazał sobie possać. Przeprasza chłopca, że kazał, jakby najbardziej, najpoważniejsze światowe media zestawiły w tytule Dalai Lamy jednego z najbardziej szanowanych ludzi, najbardziej zasłużonych ludzi na tej planecie. Przez półtora dnia czy dwa dni pies z kulawą nogą, to jest najtrudniejsze do uwierzenia, nie zapytał Tybetańczyków, skąd się to wzięło, o co chodziło w tej sytuacji. Znaczy, ten klikalność tego tytułu tak ewidentnie podziałała, jeżeli mamy się kusić jakieś tam interpretacje, tak podziałała na wydawców mediów, że zostawili to. Bardzo ciekawym dokumentem o przestępstwach seksualnych w buddyzmie tybetańskim jest dokument na Arte. Pokazuje dwóch przestępców. Właściwie jeden z nich jest pedofilem, a drugi nie zostaje oskarżony, bo ofiary nie czują się ofiarami, ale dotyczy to też molestowania seksualnego. Problem polega na tym, że ten dokument przeinacza fakty. Jak gdyby klamrą tego wszystkiego jest wypowiedź antropolożki, która twierdzi, że znalazła w dokumentach hinduskich, tybetańskich, nie podaje źródeł, informację, że na buddyzm lamowie, nauczyciele, mogą nawracać każdy dowolny sposób, używać przemocy, a nawet gwałtu. Sprawdziłam, kim jest owa antropolożka Marion Daspans. Okazało się, że skończyła tę samą szkołę, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Paryżu, co ja. Ja również kończyłam antropologię. Więc jako antropolożka, równie z wielkim przekonaniem mogę powiedzieć, że na przykład mam znajome, które nie są Żydówkami i chcą wziąć ślub w Izraelu, tam nie ma ślubów świeckich, w związku z czym muszą się przejść na judaizm, uczą się w tym celu, przechodzą egzamin i tak dalej. Nie, proszę Państwa, wystarczy spotkać Harry Pottera, który różdżką powie słowa hebrajskie pochodzące z hebrajskiego abrakadabra i już jesteś wyznawcą judaizmu. To ma taki sam sens jak wypowiedź tej antropolożki o buddyzmie. Budda zostawił 84 nauki. Nie zacytowała żadnej z nich, nie zacytowała żadnego źródła. Być może to wymyśliła. Ona wykładała na katolickim uniwersytecie w Paryżu. Broniła tezy, jakoby adoracja przy Najświętszego Serca Jezusowego uchroniła Francuzów przed skutkami antychrześcijańskiej rewolucji francuskiej. To mniej więcej taki sens w stosunku do buddyzmu jej ma wypowiedź, jak telewizji Trump mówi się o jakichkolwiek wschodnich myślach, prądach, które nie są znakiem krzyża, a jeżeli mają jakikolwiek związek z jogą, to są opętaniem przez szatana. W ogóle ten film na Arte trochę wygląda, jakby egzorcyści zrobili go w hołdzie czarownicom albo Ryzyk feministkom.
zupełne poplątanie prawdy i faktów. O czym dokładnie jest ten film? Poza wypowiedziami właśnie takich osób objawiających prawdę. Dalaj Lama, a propos jeszcze nawrócenia, mówi, że lepiej zostać w swoim kręgu kulturowym. Jeżeli chcesz być buddystką, bardzo proszę, ale nie ma nic złego w tym, że jesteś w swojej religii, w swoim kręgu. Tam nie ma nawracania. Dlaczego? Dlatego, że nie ma duszy, którą można wyrwać diabłu, ochrzcić i wprowadzić w krąg zbawionych. Tam jest tylko świadomość. Nie można siłą nawracać świadomości, a już na pewno gwałtem. W chrześcijaństwie, katolicyzmie dusza jest czymś, o co walczymy ogniem i mieczem. Nawracamy siłą, chrzcimy. W buddyzmie, który zajmuje się umysłem, to jest nie do pomyślenia. W buddyzmie tybetańskim, bo o nim mówię. Arte pokazała dwa przypadki. Pierwszy z nich to pedofila Belga Roberta Spaca, lamy tybetańskiego. Można znaleźć w internecie dwuodcinkowy, razem dwie godziny, dokument, w którym występuje najlepszy świadek tego, co się działo we wspólnocie, w sekcie tego lamy. Jest to Ricardo, który też, wydaje mi się, jest jednym z narratorów tego filmu Barte, ale jego wypowiedzi mają kompletnie inny kontekst. W tym dwugodzinnym dokumencie, kiedy opowiada o sobie, mówi bardzo wyraźnie, że Robert Spatz, którego sekcie był od 5 roku życia, nie jest żadnym lamą. On naprawiał telewizję, telewizory, radia w latach 60. i miał żadnego wykształcenia. Natomiast zawodem z najlepiej wykonywanym przez Roberta Spaca to bycie kryminalistą, przestępcą i oszustem, i on jest pedofilem. Pojechał do Indii, bo taka była moda. Młodzież tam jeździła szukać oświecenia. Był może dwa razy, z tym, że Ricardo podejrzewa, że prawdopodobnie nie wychodził z hotelu. Spotkał tam jakiegoś lamę tybetańskiego, który nie mówił w żadnym języku europejskim, a Spac po tybetańsku. Więc nawet w trakcie kursu przyspieszonego osiągnięcia nirwany w 2 tygodnie nie mógł zostać inicjowanym lamą. Ale wrócił w takiej chwale do Europy i w Brukseli założył jedną z pierwszych restauracji wegetariańskich. Ricardo mówi, że to było takie wymieszanie orientalizmu, trochę jogi, trochę wegetarianizmu, trochę buddyzmu w wersji Spaca. Spac zakładał szaty, które wydawały mu się szatami mnichów tybetańskich, i trudno powiedzieć, omamił. Ci ludzie chcieli wierzyć to, co on mówi, a on to wykorzystał, ich słabość i łatwowierność, i stworzył sektę, gdzie wykorzystywał ludzi do darmowej pracy. Takie jak hipisowskie wspólnoty były w latach 70. Z tym, że on ich nauczał, bo był lamą. Ricardo opowiada, że jego kazania godzinne na temat buddyzmu pisała mu znajoma, bo Spac nie miał pojęcia kompletnie o buddyzmie. Wiedział, jak robić pieniądze. Wmówił członkom swojej sekty, że są skażeni genetycznie. W buddyzmie nie ma czegoś takiego jak grzech pierworodny, skażenie. Jesteśmy doskonali. Nasz umysł, świadomość ma rozpuścić się we wszechogarniającej świadomości, nazwijmy to nirwaną. Więc to był kompletnie jego wymysł, nie mający potwierdzenia w buddyzmie. Straszył tych ludzi apokalipsą, która ma wkrótce nadejść. I wtedy ten zamek, Chateau de Soleil, w którym znajdowały się dzieci, uniesie się bezpiecznie w powietrze i oni się uratują. No to takie bzdury sekciarskie. W buddyzmie nie ma końca świata. Świadomość jest niestworzona i nie zniknie, i nie będzie apokalipsy za 15 minut. To są kompletnie, jeśli ktoś zna buddyzm, absolutne bzdury. Rodzice oddali swoje dzieci, zostawili je 2000 km od Brukseli, na południu Francji, w
strasznych warunkach, bez światła, wody. Te dzieci musiały wstawać o 5 rano, pracować, ogarnąć ten cały zamek i były kompletnie niedożywione, były głodzone. Odwiedza ich lekarz, pokazany jest na filmie Arte, sympatyk wschodu, spaca i opowiada o tym. Nie przyszło mu do głowy zawiadomić policji. On jest lekarzem, widział, w jakim stanie są te dzieci. One później, kiedy dorastały, były gwałcone. To była taka szajka pedofilska. Na filmie Arte pokazano, że winą za to wszystko można obarczyć Dalaj Lamę. Natomiast, który zresztą złożył audiencję Spacowi, pokazano to jest na Arte, co jest nieprawdą. Dalaj Lama był w Brukseli, nie w wspólnocie Spaca, był w jego restauracji zaproszony. Buddyści zakładają biały szal z błogosławieństwem. I to było przedstawiane jako ukoronowanie niemal Spaca i uznanie go przez Dalaj Lamę. Kolejne kłamstwo. To nie miało miejsca. Stawianie Spaca koło nauczycieli tybetańskich. Każdy może zrobić sobie zdjęcie z każdym. To mu służyło do podbudowania swojej pozycji. Ofiary tego pedofila mówią, już jako dorosłe osoby, że odpowiedzialni za to są ich rodzice. W pewnym momencie, zanim w ogóle Dalaj Lama był w Brukseli, dowiedzieli się, że jedna z dziewczynek jest molestowana. Te dzieci nawet nie potrafiły powiedzieć, że są gwałcone, bo nie wiedziały nic o seksie. Tak były wychowywane w takich warunkach bez radia, telewizji. Pokazano, Ricardo mówił, jak była taka pokazówka niszczenia zegarków, walkmanów, tego wszystkiego, co mogło dawać kontakt ze światem zewnętrznym i tej techniki. Więc Ricardo uważa, że to jest wina rodziców, dorosłych. Zaprzeczyli tym doniesieniom, według niego prawdopodobnie dlatego, że byli uzależnieni od Spaca. Nie mieli gdzie pójść. Byli jak niewolnicy. Pracowali za darmo, on dawał im dach nad głową. I gdzie mieli się podzielić ze swoimi dziećmi? Więc jest taki mechanizm zaprzeczenia. Nikt nie zgłosił, ani ten lekarz, ani rodzice, do prokuratora, na policję tej całej afery, wtedy, kiedy już pogłoski zaczęły krążyć. Teraz, dlaczego Dalaj Lama nie jest za to odpowiedzialny? Pomijam to, że facet nie był lamą, Spac, ale konstrukcja buddyzmu tybetańskiego jako religii nie ma nic wspólnego z katolicyzmem, chociaż taka jest teza tego dokumentu Arte. To, co w tym filmie było takie mocne, to mimo, że ten lama, który wykorzystywał kobiety, było o tym wiadomo i Dalaj Lama o tym wiedział i wypowiedział się na ten temat, że to nie jest w porządku, potem wraca do Francji, jest w trakcie konsekracji tej świątyni z Karolą Bruni, Dalaj Lama i ten z boku. I to jest w tym filmie takie, że człowiek patrzy i nic nie rozumie. Nie ta kolejność. Wiemy, mówi się nam, że Dalaj Lamie zgłaszano. Jest to pokazane. Mówi się nam, że Dalaj Lamie zgłaszano, że Sogyal Rinpoche sypia ze swoimi uczennicami. Na to Dalaj Lama, jak przy każdej takiej sytuacji odpowiadał, że kiedy dzieje się coś takiego, kiedy dzieje się coś niezgodnego z prawem, natychmiast należy powiadomić prokuraturę, policję, stosowne instytucje. Jeżeli to nie jest sprawa kryminalna, ale dalej uczniowie uważają, że dzieje się coś niedobrego, coś, co nie powinno się dziać, należy zainteresować tym media. I nic takiego się nie dzieje, znaczy nic takiego się nie działo do momentu, kiedy grupa najbliższych uczniów Sogyala Rinpoche'ego napisała, zrobili w końcu to, o co apelował do niej Dalaj Lama. Znaczy, jeśli mają jakąś sprawę, to niech zgłoszą albo niech mówią o tym otwarcie, bo wtedy jest się do czego odnieść, a nie do plotek, że ktoś komuś powiedział coś w korytarzu.
w momencie, kiedy uczniowie Sogyala Rinpoche'ego napisali list otwarty, mówiąc, że stawiając mu różne zarzuty, że prowadzi się nie tak, jak ich zdaniem powinien. Nie wydaje mi się, żeby gazety chciały go publikować. Na pewno w mediach buddyjskich, tak? W świadku buddyjskim on odbił się szerokim echem i przy pierwszej okazji, mówiąc o Sogyalu Rinpoche'em, Dalai Lama powiedział, że okrył się niesławą. Znaczy odniósł się, jakby zrobił dokładnie to, co go proszono, po spełnieniu podstawowych warunków, jakby daniu mu płaszczyzny do tego. A nie papież, który Dalai Lama potępia, bo to... Znaczy on stwierdził fakt, tak? On nikogo nie potępił, nie odniósł się do zarzutów, natomiast z faktu, że uczniowie publicznie stawiają zarzuty swojemu nauczycielowi, wynika to, że okrył się niesławą i Dalai Lama stwierdził ten fakt, po prostu zrobił jakby tyle, ile mógł zrobić w tej sytuacji. Czy ten film uważasz za w jakiejś mierze obiektywny, czy manipulowany? Znaczy, mnie się wydaje, że on jest że tam jest z perspektywy sprawy tybetańskiej, która się przewija w tym filmie, tam jest postawiona teza, która jest wręcz obrzydliwa, że Dalai Lama posługiwał się buddyzmem tybetańskim, żeby osiągnąć swoje cele polityczne, że jakby na początku wygnania nie był w stanie znaleźć sojuszników politycznych dla sprawy Tybetu i w związku z tym zaczął nauczać ludzi z zachodu buddyzmu, żeby zrobić z tego polityczny atut, co jest to jest więcej niż manipulacja. W katolicyzmie wiemy, że kardynałowie, biskupi wiedzieli o przestępstwach seksualnych, ukrywali je, dlatego że posypałby się cały system i byli w to uwikłani z powodów finansowych itd. Natomiast Dalai Lama nie jest szefem religijnym, tak jak papież, nie może nikogo zwolnić, nie może położyć klątwy, dlatego że to jest zupełnie inna funkcja. Można powiedzieć honorowa, formalna. On nie jest przywódcą państwa, nie jest przywódcą religijnym. Jest symbolem jedności Tybetu. Nie podlegają mu żadne klasztory. Owszem, w klasztorze, opat klasztoru, może ukarać, wyrzucić swojego mnicha. Natomiast nie ma żadnego wpływu ani opat klasztoru, ani Dalai Lama na poszczególnych nauczycieli. Oni są odpowiedzialni wobec samych siebie, wobec własnej świadomości. Jeżeli nikt nie zgłasza niczego na policję ani do prokuratora, Dalai Lama nie jest duchem świętym i nie jest detektywem. Sprawa musi być załatwiona formalnie, żeby Dalai Lama mógł się wypowiedzieć. I tak się stało w przypadku drugiego, naprawdę Lamy, Rinpoche, kiedy jego, może nie ofiary, bo kobiety, które były przez niego molestowane, nie nazywają się w tym dokumencie Arte same siebie ofiarami, ale były molestowane, podały to do publicznej wiadomości. Kiedy to stało się oficjalne, Dalai Lama powiedział, że jego były przyjaciel Sogyal okrył się niesławą. Natomiast nie ma na to żadnego wpływu, niczego nie ukrywa. Sprawa z Sogyalem miała się w ten sposób, że kobiety, które należały do jego, były jego uczennicami w jego grupie tybetańskiej, namawiał do seksu. Nie gwałcił, namawiał. I one się na to zgadzały. Jest 5 wskazań buddyzmu. Pierwsze, nie sprawiać cierpienia żywym istotom i nie zabijać. Drugie, nie kraść. Trzecie, unikać niewłaściwych zachowań seksualnych. Czwarte, nie kłamać. I piąte, nie odurzać się. Każda dorosła osoba będąca buddystką, buddystą, zna te zasady. W związku z czym, jeżeli zachowanie seksualne mistrza narusza pewne granice, można powiedzieć nie, bo to jest wbrew
zasadom buddyzmu. Poza tym, żeby zostać uczniem, to nie jest tak, że przychodzi się, on mistrz wyświęca, jesteśmy związani do końca życia. Jest pewien czas, parę lat, żeby zaobserwować człowieka, któremu chce się zaufać, zobaczyć jego zachowania. Także w idealnych warunkach potem mistrz też ma parę lat, żeby zdecydować, czy przyjmuje tę osobę na uczennicę czy ucznia. Mistrzowie tybetańscy mówią, że należy słuchać kilku nauczycieli, żeby porównać i wybrać dla siebie to, co najlepsze. Nie angażować się w coś, co uważamy za niedobre dla nas, niestosowne. A jeżeli tak się dzieje, to się wycofać. Dlatego te kobiety, prawdopodobnie dlatego, nie uważały się też za ofiary, bo mogły powiedzieć nie, zostały zmanipulowane. Manipulacja absolutnie jest w takich warunkach możliwa. Nie mówię, że w buddyzmie tybetańskim nie ma zboczeńców i przestępstw. Są. Są mnisi, lamowie skazani przez wymiar sprawiedliwości. I tym się zajmuje. To nie jest Kościół katolicki, gdzie mimo, że afery były jawne, to Kościół ukrywał wszelkie ślady. Mataczył. Dalai Lama może nakazać coś tak, jak papież zielonoświątkowcom w Nowosybirsku. Może położyć klątwy na nikim, bo każdy nauczyciel jest odpowiedzialny przed samym sobą. Zdarzały się wypadki, że mnich był delegowany do Europy, na Zachód i po pewnym czasie mówił swojemu opatowi, że on nie wróci, jemu tu dobrze, pije, pali i ma kochanki i to jest akceptowane przez kogoś, przez wspólnotę i nic nie mógł zrobić opat. To dorośli ludzie, nie mówię o dzieciach, dorośli ludzie, którzy należą do takiej wspólnoty, mogą zgłosić to na policję. Dalai Lama nie jest biurem detektywistycznym. Oczywiście, tak jak mówiłam, może potępić pewne zachowania, ale wtedy, kiedy one są potwierdzone przez osoby, które to robiły, nie pogłoski. To nie jest mentalność buddyjska. Jeżeli nie jesteś mniszką albo mnichem w klasztorze tybetańskim, twój nauczyciel nie może ci niczego kazać. Zawsze możesz zrezygnować, odmówić ze względu na naruszenie swoich granic albo, jeśli sprawa jest kryminalna, podać to na policję. I w takich sprawach jest to lepsze niż czekanie na Ducha Świętego albo na pomoc Dalai Lamy, czyli faceta mieszkającego w Indiach. W tym filmie na Arte wymieszane są postaci, nie wiem, wzięte w dobrej woli, jak na przykład najstarsza mniszka buddyjska tybetańska zachodnia Tenzin Palmo. I ona mówi, że bardzo łatwo dokonać manipulacji, kiedy przychodzi się do nieuczciwego mistrza. I tu mamy cięcie, nic więcej na ten temat. Dlaczego nakręcono ten film? Wydaje mi się, że sens był w porządku. Trzeba mówić o tym, że nauki wschodu, które używają magii, dla zachodu jest to magia, tantry, bardzo łatwo pod hasłem tantry dokonywać manipulacji seksualnych, bo ludzie mylą tantrę z kamasutrą. Mistrzowie tantryczni mówią, że jeżeli w tym pokoleniu istnieje chociaż jeden mistrz, który mógłby uprawiać tantrę seksualną, to już jest bardzo dużo. Tantra polega na bardzo skomplikowanych wizualizacjach i różnych ćwiczeniach. Nie na seksie, ale na zachodzie to żre, bo jest fajne, łatwe, proste i można tego się nauczyć na kursie w weekend tantry. Więc ten film na Arte ma sens jako ostrzeżenie przed naciągaczami, przed własną łatwowiernością, bo przecież można wiele rzeczy sprawdzić, nie trzeba ufać ślepo.
Ale z drugiej strony ma bardzo wredną tezę, że za wszystkie przestępstwa pod szyldem buddyzmu tybetańskiego jak spadł jego sekta czy wspólnota jest odpowiedzialny Dalaj Lama, który gdyby mógł, tak jak kardynałowie czy papież, mógłby przyjechać, wykląć, ogłosić, zamknąć całą imprezę. A w dodatku bierze pieniądze. Mówi o tym finansowaniu Adam Kozioł. Chodzi o pieniądze, bo to są zakony i organizacje żebracze, podobnie jak były czy są instytucje, klasztory chrześcijańskie, żyjące nie z własnej pracy, więc chodziło o pieniądze, bo ci faceci, jeden i drugi oskarżeni, o jeden o pedofilię, pedofil, a drugi o prowadzenie się nie w porządku seksualne, zwłaszcza ten drugi sobie przekazał 100 tysięcy euro na klasztor, w którym bardzo znany, gdzie siedzi Mathieu Ricard, jeden z najbardziej znanych buddystów zachodnich. Ze swoich nauczycieli. Tak. Bardzo bym to chciał. Nie rozmawialiśmy o historii, bo nie ma na to czasu i nie to jest głównym tematem tej rozmowy. Niemniej zaczęliśmy od tego, że w ogóle Tybetańczycy znaleźli, że Zachód nagle miał dostęp do tej tradycji duchowego rozwoju za sprawą tego, że Tybet znalazł się pod okupacją Chińskiej Republiki Ludowej. I w związku z tym Chiny się przewijają jakby w historii buddyzmu tybetańskiego, zwłaszcza współczesnej, i słusznie, jako czarny charakter. Chińską okupację przypłaciło życie 1 200 000, 6 milionów Tybetańczyków, piąta część narodu. Jakby wystarczy za cały komentarz na ten temat. Niemniej, wedle bardzo ostrożnych szacunków, w Chinach żyje 200 milionów buddystów. 15% populacji. W Indiach, które są razem z Nepalem, uchodzą uważane są słusznie za ojczyznę buddyzmu, to jest 10 milionów ludzi, 7 promili populacji. Chińczycy tradycyjnie, świeccy Chińczycy praktykują głównie szczodrość, wspierając materialnie świątynie nauczycieli, mnichów, z całą odpowiedzialnością za słowo. Z jakiegoś przedziwnego względu Zachód żyje w takim przeświadczeniu, że on po prostu sypie pieniędzmi i utrzymuje tych darmozjadów, żebraków w klasztorach Indii, Nepalu, Bhutanu, co jest kompletną bzdurą. Jaki wniosek można wyciągnąć z tego filmu, dokumentu, który jest zmanipulowany? Może, żeby zamiast śpiewać świętą włoskę, my, ludzie na Zachodzie, powinniśmy bardziej używać tego, co racjonalne, a więc rozum. Byłoby prościej i łatwiej. I oceniać wtedy też takie filmy i takie fakty.